Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na tygodniowym rozkładzie dla wszystkich znaków Zodiaku. Tydzień od 24 do 30 sierpnia. Kochani, no Słońce mamy już u Panny. Także spadamy do rzeczywistości i Panna będzie w tym tygodniu pomagać nam przede wszystkim realizować zadania. Karty są już na stole, kochani. Jeżeli chodzi o tygodniówkę, idziemy zgodnie z kołem astrologicznym. Zaczynamy od baranka. Dominujące sprawy dla barana w tym tygodniu to, kochani, uczucia. Przede wszystkim miłość będzie i sprawy uczuciowe dla Ciebie w tym tygodniu najważniejsze. Nic dziwnego, bo idziemy do pełni księżyca w zodiakalnych rybach, a jeśli ryby, to tylko uczucia. Drogie baranki, przede wszystkim dominującymi sprawami będą właśnie przede wszystkim uczucia, miłość. Będziesz się zastanawiać, czy w związku, w którym właśnie teraz aktualnie faktycznie jest uczucie i miłość. Jeżeli szukasz drugiej połowy, to właśnie miłość będzie Twoim największym motorem. Niektóre baranki mogą myśleć też o wejściu we współpracę z jakąś drugą osobą, z jakimś wspólnikiem, bądź baranki, które są już w jakiejś spółce, będą omawiać sprawy tej spółki i zastanawiać się nad ważnością kontynuacji tej spółki. Rada dla Ciebie, drogi baranie. Rada dla Ciebie od kart Tarota. Podejmuj szybko decyzję w tym tygodniu, więc sprawy po prostu wszelkie powinny być bardzo szybko załatwiane. Decyzja idę dalej. Jeżeli masz w planach złożenie jakiejś sprawy sądowej, bardzo dobry czas. Jeżeli myślisz o jakichś sprawach administracyjnych wyższego rzędu, też jak najbardziej bardzo dobry czas. Co mówią Tobie anioły na ten tydzień? Co Tobie radzą? Miej zaufanie do siły wyższej po prostu. Także idź naprzód i miej zaufanie. Miej zaufanie do źródła i przede wszystkim zaufanie do siebie. Także kieruj się intuicją, drogi baranku. Byczki, co u Was tym razem? Dominujące sprawy u byka na ten tydzień. Świętowanie czegoś tutaj. Jest sukces jakiś potężny pod każdym względem. Będziecie być może zaproszeni w tym tygodniu na jakąś ważną imprezę, która odbędzie się na jesień, a jesień już niedługo, kochane byczki. Także przede wszystkim dominujące sprawy, dużo energii, dużo się będzie działo i każde Wasze działanie, jakie rozpoczniecie w tym tygodniu, będzie zakończone sukcesem. Pięknie. Rada od Tarota dla byków. Uwierz w siebie przede wszystkim. Jesteś chroniony, drogi byczku, w tym tygodniu przez siłę wyższą. I oczywiście, jeżeli masz wokół siebie jakiegoś bliskiego wodnika, to jak najbardziej warto zaczerpnąć rady tej osoby. Także spełnienia marzeń Wam życzę, drogie byczki. Jeżeli tylko przez chwilkę zwątpicie w siebie, patrzcie w gwiazdy i przypomnijcie sobie, że wszystko w tym tygodniu Wam się uda. Rada od aniołów. Przede wszystkim uwolnij się od wszystkiego, co Ciebie ogranicza. Jeżeli tylko otworzysz Twoje serce przed czymś nowym, poddaj się, niech po prostu siła wyższa, bądź źródło, bądź zwyczajnie energia Ciebie prowadzi. Wszystkiego dobrego. Co u bliźniąt, tak? Co u bliźniąt? Dominujące sprawy w tym tygodniu. Och, bliźnięta, konflikt tutaj nadchodzi. I może być to konflikt nawet z pięcioma osobami. A też tutaj się pojawia, no widzicie tą kartę, to jest takie małe piekiełko, tak? Natomiast przede wszystkim, tutaj no trudny tydzień przede wszystkim, ale też konflikt może być z kimś spod znaku barana, lwa bądź strzelca.
Więc uwaga na konflikty w tym tygodniu. Rada dla Ciebie na ten tydzień. Możesz czuć się oszukiwany, bądź jakieś tutaj, drogie bliźnięta, oszustwa wyjdą. Przez te tematy, przez które gdzieś wcześniej kłóciłeś się z jakąś bliską osobą, bądź na polu zawodowym, znowu powracają tematy z przeszłości. I znowu konflikt i wypominanie z przeszłości. Staraj się być dyskretny, karty Tobie mówią. Także i wysypiaj się przede wszystkim w tym tygodniu. To jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli masz możliwość podjęcia jakiejś dodatkowej pracy w ukryciu, to jak najbardziej podejmij tą pracę. Oczywiście nie paplaj naokoło wszystkim o tym. Bądź dyskretny po prostu. No, dyskrecja nie jest jakby Twoją mocną stroną, natomiast w tym tygodniu warto się o to postarać. I co radzą Tobie anioły? Zwróć uwagę na sprawy dzieci. Jeżeli nie masz dzieci, a planujesz, ten tydzień może obfitować naprawdę w dobrą energię pod tym względem, ale też nowe projekty wszelkie przed Tobą. Skup się na tym, nie na konfliktach, a na nowych projektach. Raczki. Co u raczków? Raki. Przede wszystkim dominujące sprawy. Znowu decyzje. No tak, jeśli panna w słońcu, to jesteśmy już praktyczni. Decyzje przede wszystkim. Mogą być też jakieś sprawy sądowe. Decyzyjność bardzo ważna dla Was. Także podjęcie decyzji w tym tygodniu, jeżeli Wy tych decyzji nie będziecie podejmować, los będzie wymuszał podejmowanie decyzji wszelkich. Rada dla raka na ten tydzień. Przede wszystkim, drogi raczku, myśl o sobie. Masz kartę diabełka. Diabełek podpowiada tobie myśl o sobie, dowartościuj swoje ego przede wszystkim. Także nie do końca musisz tak wszystkim mówić szczerze, od serca, tak jak jest. Warto czasem coś troszeczkę podkoloryzować. Taka rada od Tarota. I aniołek dla Ciebie przede wszystkim, zejdź na ziemię. Także raczki już zaczynają bujać, bo idzie do pełni w rybach, więc to Wasz kuzyn wodny, więc przede wszystkim zejść na ziemię, ale też zwyczajnie poczuć, że żyjesz na ziemi, drogi raku. Idziemy do lwa. Co u lwów tym razem? Drogie lwy, sprawy dominujące. No, wieża, czyli coś jebnie, za przeproszeniem, przepraszam za wyrażenie, więc tutaj po prostu trzeba poddać się, lwy, czynnikom zewnętrznym, czyli informacje z zewnątrz i wiadomości z zewnątrz będą burzyć Wam po prostu Wasze plany. Uwaga też na jazdę samochodem, bo mogą być kolizje, mogą być drobne wypadki i na kontuzje również. Także czynniki zewnętrzne. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy, ale na bieżąco tutaj trzeba będzie reagować. Także dużo czynników zewnętrznych troszkę tak nerwowo może się pojawić. Uważać przede wszystkim na kontuzję w tym tygodniu. I znowu zobaczcie, tam wieża i tu wieża. Karty Ci mówią jednak, jeżeli tak się wydarzy, czyli zobaczcie, dwa razy wieża wychodzi, tak? Podwójna wieża, czyli tak naprawdę nic nie jesteś w stanie przewidzieć w tym tygodniu. Musisz reagować na bieżąco i karty mówią, poddaj się tym czynnikom zewnętrznym. Jeżeli coś się, za przeproszeniem, zesrało, to tak miało być. Także przepraszam za taki ostry przekaz, ale specjalnie karykaturalnie tak mówię, żebyś to, drogi lwie, zrozumiał. Także poddaj się czynnikom zewnętrznym. Innego wyboru nie ma. Reaguj na bieżąco. I rada od anioła dla Ciebie. Przede wszystkim te decyzje, które podejmiesz w tym tygodniu, będą obfitowały w efekt dobrych pieniędzy. Także co nie zrobisz, będzie finansowo bardzo dobrze. Czynników zewnętrznych bardzo dużo i zaskakujących czynników, natomiast pieniądze będą, drogi lwie. Co u panienek na ten tydzień?
Co u panien na ten tydzień? Drogie panny, no uczuć tutaj wiele u was. Panny też mogą niektóre świętować, to może być związek z waszymi urodzinami. Także drogie panny, które macie urodziny w tym tygodniu, wszystkiego cudownego dla was, spełnienia marzeń i spełnienia we wszystkim, co robicie. Król Kielichów mówi o tym, że sprawy dominujące to będą sprawy uczuciowe. Ktoś tutaj się może podkochiwać albo mieć problemy po prostu z wyrażaniem uczuć. Także może być to wasz partner, a możecie być wy sami. Uważać na używki, używki miękkie w tym tygodniu przede wszystkim. Tak? Uważać też na sprawy z mężczyzną. Ryba, rak, skorpion, starszy od was, zielone bądź zielone, szare oko. Uwaga, rada dla was, drogie panny, pasowałoby jeszcze pomyśleć o urlopie, te panny, które tego urlopu nie miały, co najmniej 2 tygodnie. Ponadto, jeżeli się trudzicie po prostu z jakimiś decyzjami, to wy akurat powinnyście wstrzymać się z pewnymi decyzjami, przesuwać wszystko, co się da, jak najpóźniej, co najmniej 2 tygodnie. Może mieć to związek z urlopem, bądź po prostu na ten moment nie jesteście gotowe na takie ważne decyzje. Pamiętajcie, że ten okres przed waszymi urodzinami, w trakcie waszych urodzin, to jest bardzo delikatny energetycznie ten okres i warto nie podejmować takich nagłych decyzji. Wstrzymać się, drogie panny, z wszelkimi ważnymi decyzjami po waszych urodzinach. I co powie wam anioł na ten tydzień? Zajmij się swoim związkiem przede wszystkim, tak? Osoby, które nie są w związkach, nawiążcie związek z samym sobą. Czego ty pragniesz? Czego ty chcesz? Zapytaj się, czy tak naprawdę jesteś gotowy, gotowa na związek. I co masz do zaoferowania drugiej osobie? Co masz do zaoferowania również sobie? Nawiąż związek z samym sobą, z samą sobą, a potem dopiero realizuj się w związku z drugą osobą. Wszystkiego cudownego dla was jeszcze raz, drogie panny. I idziemy do wag. Drogie wagi, co dla was na ten tydzień? Dominujące sprawy, jakaś podróż tutaj się szykuje, 2-3 miejscowości dalej, także dużo działania. Może być to też związek z pracą, gdzieś trzeba będzie albo wyjechać, albo podjechać, albo po prostu okaże się, że trzeba będzie gdzieś dalej dojeżdżać. Także dużo tutaj po prostu, dużo ruchu, dużo energii, dużo działania bardzo w tym tygodniu, drogie wagi. I tutaj co wam karty radzą? Zamknijcie pewien etap, otwórzcie się na nowy, zaplanujcie sobie również podróż, podróż zagraniczną. Może być to urlop, może być to zmiana kraju. Generalnie wszelkie sprawy związane z podróżami, z obcokrajowcami, jak najbardziej w tym tygodniu można śmiało planować. I rada od aniołów przede wszystkim. Akceptuj siebie i akceptuj świat, akceptuj innych. Jeżeli też po prostu nie akceptujesz pewnych rzeczy, sytuacji u innych ludzi, radzę ci je zaakceptować. Wtedy to od ciebie odejdzie. Dlatego też akceptacja siebie, akceptacja otoczenia. Po prostu przyjmuj życie tak, jak jest. Pozdrawiam wszystkie wagi. Idziemy do skorpionów. Skorpiony, jak u was na ten tydzień dominujące sprawy to sprawy finansów. Także będziecie musiały zainwestować w tym tygodniu może nie jakieś duże pieniądze, natomiast te inwestycje, które w tym tygodniu podejmiecie, mogą ważyć na waszym życiu. Czyli po prostu te decyzje, które podejmiecie w tym tygodniu, a za rok o tej porze, to będzie już wyższa półka finansowa w waszym życiu. Także warto zainwestować w siebie bądź wasze dzieci. Także przede wszystkim sprawy pieniędzy dominujące. Będziecie się zastanawiać, co zrobić, aby wejść na tak zwany wyższy level finansowy. I rada dla was.
Właśnie, bardzo dobra rada. Cesarz mówi o tym, abyś przede wszystkim myślał o swojej pozycji finansowo-zawodowej, także o umocnieniu tej sytuacji finansowo-zawodowej. Jeżeli masz partnera, partnerkę stałą, skup się na tej osobie. Warto czasami dostosować się do twardych zasad drugiej połówki, bo jakże ważne są jakby deficytowe w dzisiejszych czasach zasady. Więc jeżeli ktoś ma zasady, to już jest dobrze. Ważne, że jakieś ma. Pamiętaj, drogi Skorpionie. Też przede wszystkim bardzo dobra osoba w tym tygodniu dla Ciebie to ktoś spod znaku Barana, ale też wszelkie urzędy Tobie będą w tym tygodniu sprzyjać. Rada od aniołów dla Skorpiona. Przede wszystkim każda Twoja myśl jest inwestycją, dlatego kontroluj swoje myśli. Co przyciągasz myślami do siebie i kogo przyciągasz myślami do Ciebie. O czym myślisz, to ma możliwość i moc się spełnić. I tych dobrych myśli oczywiście z całego serca, drogie Skorpionki, życzę. Strzelec. Co u Strzelca w tym tygodniu? Co u Strzelca w tym tygodniu? Sprawy dominujące to sprawy uczuciowe. Też sprawy z mamą tutaj dosyć ważne, drogie Strzelce, bez względu na to, czy mama żyje, czy nie. Sprawy też z jakąś kobietą, delikatną, wrażliwą. Może być też ktoś z poznaku ryby, raka bądź skorpiona. Może być też ktoś zamężny bądź mężatka. Także tutaj po prostu sprawy kobiet bardzo ważne w tym tygodniu i sprawy uczuciowe. I rada dla Ciebie, zakończ pewne tematy. Jeżeli czujesz, że coś po prostu już się kończy w Twoim życiu, to po prostu trzeba to zwyczajnie albo zakończyć, albo przetransformować, bo tak nie może być, jak jest teraz. Dobrze by było, drogie Strzelce, pomyśleć w tym tygodniu o osobie zmarłej w Waszej rodzinie, bądź poprosić energię zmarłej osoby o pomoc w Waszych problemach. Bardzo dobra rada dla Ciebie, drogi Strzelcu, kogoś spod znaku Skorpiona. Także przede wszystkim Skorpioniki, przepraszam, Strzelce. Strzelce, zostawiamy starą skórę i transformujemy, idziemy do przodu. Decyzje, które podejmiecie w tym tygodniu, będą jakby miały finał swój w listopadzie. I co anioł mówi? Przede wszystkim bądź asertywny. Wyznaczaj granice, drogi Strzelcu. Także nie dajemy sobie wejść na głowę, choćby to miała być mama. Pozdrawiam Was, drogie Strzelce. I Koziorożec. Co u Koziorożca w tym tygodniu? No, Koziorożec oczywiście będzie się martwił, tak jak tutaj widzimy, a po prostu uprawia czarnowidztwo, także zwłaszcza bardzo duże emocji, takich negatywnych, a gdzieś tam za dużo martwienia się jest. Także więcej optymizmu, drogie Koziorożce, w tym tygodniu. To, co Ty tam sobie snujesz ciemnego w Twojej głowie, niekoniecznie musi mieć dużo wspólnego z prawdą. I rada od Tarota dla Ciebie, poddaj się losowi po prostu. Także zobacz, co los Tobie po prostu przynosi. Życie Twoje w tym tygodniu jest jak na kole fortuny. Także raz 1000, raz 100, raz 200. Także poddaj się temu zwyczajnie. Jeżeli są koziorożce, które planują w tym tygodniu podpisać kredyt hipoteczny bądź inny inwestycyjny, jak najbardziej dobry pomysł w tym temacie. Można też sobie puścić jakąś grę liczbową, loteryjną, jak najbardziej tak. I rada od anioła. Tak naprawdę sytuacje, które wydają Ci się, ojej, znowu coś się u mnie zesrało i znowu jest nieszczęście, tak naprawdę okaże się, że to szczęście w nieszczęściu, drogie Koziorożce. Pozdrawiam Was serdecznie. I wodniki.
Sprawy wodniki i wodniczki. Przede wszystkim, jakie tematy będą ważne w tym tygodniu? Dziewczyny, sprawy urody przede wszystkim, tak? Uroda, inwestowanie w waszą kobiecość, urodę, seksualność również, ale tak nie, bez przesady. Uwaga na ciążę w tym tygodniu, bo jak widzimy, tutaj jest taka możliwość. Panowie, będziecie poświęcać uwagę i czas swojej ukochanej osobie, pięknej, wymarzonej waszej kobiecie. Panowie, którzy nie mają takiej kobiety, będą szukać takiej pięknej kobiety, idealnej dla siebie. Także jest taka szansa oczywiście. Dziewczyny, jak najbardziej inwestować w urodę. Jeżeli chcecie dzidziusia, to też ten tydzień bardzo dobry dla was. Kolor pomarańczowy, czerwony dla tych, którzy chcą tą energię jakby wzmocnić seksualną i płodności. Jeżeli ktoś nie chce, to sobie uważać wodniki. Także sprawę też upiększania wszelkiego, czy domu, czy człowieka właśnie, czy was samych, to istotne w tym tygodniu. Rada dla wodników, rada. Przede wszystkim skup się na przyjaciołach. Bądź przyjacielem, przepraszam, dla też innych ludzi i zadbaj o tych przyjaciół. Zadzwoń do kogoś, do kogo dawno nie dzwoniłeś. Przytul przyjaciela, bądź też po prostu porozmawiaj. Ktoś ciebie potrzebuje. Zwróć uwagę na zodiakalnego strzelca. To dobre rady w tym tygodniu takiej osoby. W ogóle posłuchaj przyjaciół w tym tygodniu, wodniku. I rada od aniołów. Otwórz swoją czakrę serca. Jeżeli nawet nie lubisz okazywać uczuć tak bardzo, pomyśl, że inne osoby potrzebują tego. Kolor zielony jak najbardziej dla ciebie w tym tygodniu. Jeżeli palisz sobie świecę, to warto tą zieloną świecę otworzyć. I otworzyć czakrę serca poprzez zieloną świecę. O to mi chodziło. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wodniki. I rybki. Rybki, już niedługo wasza pełnia. Co u rybek w tym tygodniu? No rybki co? Izolacja, tak? Izolacja na własne życzenie przede wszystkim. Także tutaj będziecie po prostu się czuły samotne, natomiast też czasami do tej samotni same chcecie wejść. Ale ta samotność, która będzie wam towarzyszyć w tym tygodniu, uwierzcie, że jest mądrością. Także lepiej być samotnym niż z głupimi ludźmi. I drogie rybki, i przede wszystkim też rozwój duchowy. Nad tym będziecie się tutaj skupiać. Ważne też tematy starszych osób koło was. Także jeżeli macie rodziców, dziadków, kogoś wokół siebie, sąsiadów starszych, to też jakby sprawy tych osób będą też ważne. Uwaga na zodiakalną pannę. I rada, drogie rybki, dla was. W całej tej izolacji nie wolno ci, droga rybko, przestać mówić, także jak najbardziej komunikuj się. Jeżeli planujesz bądź zastanawiasz się nad uczeniem języka, to jak najbardziej ten tydzień jest bardzo dobry, aby poduczyć się obcego języka, ale tak naprawdę rada dla ciebie, możesz mieć wszystko to, co chcesz, tylko działaj. Będziesz się czuć samotny, ale nie wolno się samemu izolować. Także działać. Możesz mieć wszystko to, co chcesz. Piękna karta maga. Ty czarujesz świat w tym tygodniu, droga rybko. I rada od aniołów dla ciebie. Przede wszystkim masz w głowie kogoś, do kogo chciałabyś zwrócić. Bądź komuś po prostu zaufałaś i uwierz, że tej osobie, której zaufałaś w tym tygodniu, to jest przewodnictwo godne zaufania. Także jak najbardziej idziesz dobrą drogą, droga rybko, też masz niezawodną intuicję w tym tygodniu i to jest piękne dla ciebie. Także rybki w tym tygodniu błędu żadnego nie popełnią. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, kochani, życząc udanego tygodnia i jeszcze raz wszystkim pannom zodiakalnym wszystkiego cudownego, 100 lat i spełnienia marzeń. I do kolejnego razu. Pozdrawiam serdecznie, Wróżka Anna.